Ja mam, moi drodzy. O, jaki lag! No, no wiesz, niektóre gry mają po prostu wysokie wymagania sprzętowe, za wysokie. No, na mojego kumpla. No. O, otworzyłem, więc jakie ja mam klucze? Mam żółty klucz. Muszę zobaczyć, jaki mam klucz. Żebym nie chodził jak ta cipka. Tam jest, są żółte drzwi. Idziemy. No i tak jak mówiłem o tych boomer shooterach. Oczywiście ja nie mam nic do tego, jeżeli ktoś lubi w takie coś grać. Ale ja osobiście uważam, że to jest ogólnie bez sensu mieć boomer shootera, w którym jest... to jest tak to, jak The Software chciało zrobić. O, masz fabułę jakąś i jest boomer shooter. Nie, bez sensu. No. To jest tak, jak mnie zawsze rozśmiesza, jak na przykład widzę ludzi, którzy grają w Call of Duty i mówią, oho, czekam na tą kampanię, czekam na kampanię, a potem nadupczają 1000 godzin w multi. Na jaką kampanię czekasz, jak ty siedzisz i tylko w multi nadupczasz? Jedz, jedz. No to jedz. No. Ja też lubię seaweed, ale wolałbym weed. Palałbym weed. No ale... Przy dzisiejszym poziomie stresu walałbym weed. Ale jakiś taki dzień był dzisiaj. Coś może jakieś dodatkowe te pałki FA5G uruchomili, dlatego taka nerwowość. A skąd możesz wiedzieć, że nie ma to jakiegoś wpływu? Czasami zauważałem takie dni, że ludzie się stawali tacy zajebiście nerwowi byli i w ogóle. Dlaczego się tacy robią? No bo nie wiadomo, no. Może się uruchamiają jakieś pałeczki dodatkowe. 5G. Zawsze lubiłem muzykę z tego Heretika. Muzyka była tak zajebista, że po prostu szkoda słów. Masakra. Niesamowita. Czy w pozytywnym sensie. Szkoda słów. Naprawdę zajebista muzyka. Co? To? To są strzały. Do kuszy. Czy ja byłem z każdej strony? Chyba nie. Ja tu byłem. Jakoś to wygląda. Nieznajomo. Żeś w dupę byłem. Dobre były. Dobre były. No. Nie. Gdzie ten zielony klucz? Chyba zapomniałem. Wiecie, przez co nie mogę rozpoznać tych poziomów, przez to oświetlenie i przez to, że ta grafika jest trochę ciemniejsza. I ciężej mi jest po prostu się zorientować. No, a na Heretiku aż tak, takiej ciemnicy nie było. Chociaż ja nie mówię, że tu jest jakaś straszna ciemnica, po prostu zrobili to tak, żeby pochodnie były bardziej zauważalne ich efekt. Ich efekt. Kurde, jakie pluski. Jakie pluski. Byłem, tu były żółte drzwi.
z żółtym kluczem, ale słyszę te ptoki. Ale powiem wam, że naprawdę nie chciałbym ani Hexena, ani Heretika przerobionego w dobie dzisiejszych shooterów. Kurwa, boję się. Bałbym się tego. To bym musiał nie wiem kto robić. Miałem nadzieję we Flying Wild Hog, ale po Shadow Warriorze 3 stwierdziłem, że goście kurwa też odlecieli. Chociaż nie twierdzę, że ten Shadow Warrior 3 jest zły, to jest zajebista gra, tylko... Problem jest także tak w cenie, jak i w tym, że na siłę próbuje być czymś, czym nie powinna być, tak? A właśnie. Wan stąd. Nie drab mnie po plecach. O, tu był zielony klucz. Dobra, to już wszystko wiem. Powiedzmy. Tak, żółte. Tak, tak, tak. Idę dokopać stworom. Aaaa, jest na moim awatarze. Ale się gbałem. No. Ja się... Nie wiem. Ono jakby się ruszało, on by się tak ruszały, żebyś ich nie zauważyła. A ten korwus to by skakał po ścianach. 300 mil na godzinę by popierdalał nóżkami po ścianach. No nie, ja powiem wprost, ja bym chciał, żeby nowego Heretika, jeżeli miałby go robić, to... Znaczy, wiem, że to jest niemożliwe, ale na Monolith. Monolith by potrafił zrobić dobrą grę. Oni nadal potrafią zrobić zajebiste gry. Chociaż tak nie wiem, co myśleć o tej Wonder Woman. O tej grze. No ale zobaczymy. To weź za tą tą. Idziesz stąd, potworze, amatorze. Amatorze kręcenia wora. Dla mnie gra taki Heretic musiałby być grą... znaczy, jakbym powiedział ID Software, że musicie zrobić grę mimo wszystko bardziej powolną, takiej, żeby się gracz delektował, to dostałbym pewnie, kurwa, Soulsy w wersji FPP. Bo ci ludzie w dzisiejszych czasach nic innego nie potrafią robić. Gra musi być jakimś zajebistym wyzwaniem i mieć super zajebisty poziom trudności. Takie pudziany. No, bo inaczej jest kup. Tylko że twórcy gier powinni się uczyć na przykładzie tych, którym się nie udało. Jak na przykład Shadow Warrior 3, tak? Boomer shooter, ale gówno kurwa, no wyszło na to, że jednak no nie sprawdziło się. Chociaż tak jak mówię, no w tą gierkę naprawdę się fajnie gra, aczkolwiek uważam, że... Kurwa, właśnie jak się ta gra nazywała? Ten chiński shooter FPP, wiecie o którym mówię, Infinite czy coś takiego. Kurwa, nie pamiętam jak to się nazywało. Było coś takiego. To jest bardziej Shadow Warriorowy niż sam Shadow Warrior 3. Aczkolwiek jeżeli będziecie mieli na przykład, tak jak mówię, znajdziecie za 20 zł takiego Shadow Warriora 3, max 30 zł, możecie go brać. No, za max 30 zeta.
To tak jak jego Shadow Warriorka możecie... Możecie... dopaść. O, jaką broń! Prawie bym zginął od tego strzału. Ło, jakie tu efekty dodaję. O, jajeczko, będę mógł zamienić w kurczaczki. Zamienimy ich w kurczaczki. Idziesz stąd. Ale wiecie, co mi się podoba tutaj na tym? Że jakoś tak bardziej widoczne są te potwory. Znaczy, jak się je rozwala, to ten efekt rozpieprzenia jest bardziej taki... Taki jakiś dokładniejszy. Dobra, bywajcie, moi drodzy.